ma pan pojęcia, jak nam ten kredyt hipoteczny życie odmienił. Widać na pierwszy rzut oka. Gratuluję. Tak, dziękuję, bo wcześniej to może nie chciał mieć dzieci. Jak nie chciałem? No, nie chciałem, bo nie mieliśmy mieszkania, ale teraz... Ale państwo coś wspominali o wycieczce, prawda? Podróż. Poślubna. Bo już jesteśmy 4 lata po ślubie, ale jakoś wcześniej nie było okazji. Byliśmy tylko u teściów, w Kutnie. Mówi, że ci się podobało. Tak, bardzo. No. A teraz to mąż mi niespodziankę zrobił i zarezerwował prawdziwą podróż. Na Mauritius. Tak, bo ja zawsze marzyłam o Mauritius. Podobno Mauritius jest bardzo piękny o tej porze roku. O każdej. Teraz to chcieliśmy zanim... A, wie pan, we 2 osoby to taniej niż we 3. Gdzie taniej? Co ty dzieciakowi wypoczynku żałujesz? No ale to jest nasza podróż podróżna, poślubna. Co że nasza podróż poślubna, podróżna? Przecież Kamilek też może chcieć zobaczyć Mauritiusa. Kamilek? No. Kamilek też ładnie. No jakby nie było, poleci z nami. No niby tak, ale za wiele to raczej nie zobaczy. Powiedz mi, dlaczego nie chcesz jechać na tę wycieczkę do biskupina? No bo mi się tam nie podoba. A każdy powinien jeździć w te miejsca, które lubi. Ale córeńko kochana, ale skąd wiesz, że ci się tam nie podoba, skoro nigdy Pyszczek tam nie był? A jak może mi się tam podobać, skoro tam nie byłam? O co chodzi? Tak naprawdę to o to, że pani Kasia od przyrody nie jedzie, bo jest w ciąży. No a ja bez pani Kasi to nie chcę. Ojejku, no oczywiście. W ciąży. Przepraszam cię, kochanie. Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja usłyszałam państwa rozmowę i czy wy na te wakacje chcecie lecieć samolotem? Pierwszą klasą. Na żonie, znaczy na rodzinie nie będę oszczędzać. Ale linie lotnicze nie pozwalają kobietom wchodzić na pokład w tak zaawansowanej ciąży. Naprawdę? To ty to po złości? No, kochanie, co ty mówisz? Jak po złości? No wy się do mnie nie odzywaj, no. Specjalnie to zrobiłeś. Co wymyśliłeś Mauritiusa, żeby mi popsuć podróż poślubną? Popsuć. Ale ja myślałem, że ty marzyłaś o Mauritius. Ja marzyłam? Co to może być, co ja marzyłam? Ty jak tylko czubek nosa własnego widzisz, chciałeś lecieć na wycieczkę? Proszę bardzo, zaleć. Dziś zostaniemy syneczku sami, bo tatuś sobie poleci w świat, sobie leci. Ale mamusia cię nigdy nie zostawi, mamusia już zawsze będzie z tobą. Co ty wymyślasz? A ja słyszałam ostatnio taką teorię, że ludzie powinni jechać w miejsca te, które znają i lubią. A na Mauritiusie państwo nigdy nie byli. No dlatego chcieliśmy właśnie polecieć. Znaczy on chciał, mąż, a ja chciałam dla niego, bo ja zawsze wszystko na ciebie. Ja chciałem? Myślałem, że lubisz Mauritius. Jak lubię, jak nigdy nie byłam. Nie wiem, czy lubię. Byś mnie zabrał, bym się dowiedziała. A może mają państwo takie miejsce, które lubią, znają? O, biskupin fajny. Bardzo modny ostatnio. To ja nie wiem. No to może... Nie, może ten, no... Kutno. Naprawdę? Do moich rodziców byś chciał pojechać? Musiałby się bardzo ucieszyć. Mój kochany. No, a na Mauritius państwo polecicie sobie trochę później we 3. Nie wiem, jakbyś mi się ten Mauritius to źle kojarzy.